To, co powiem, będzie dla mnie bardzo ważne, i chciałbym wykorzystać platformę Fame MMA do powiedzenia czegoś dla mnie turbo, ale to turbo istotnego i wiem, że moje życie nie będzie już po tym takie samo, nigdy. Wiem, że tego będzie dużo, ale wiem, że powinienem, że chcę stanąć w prawdzie. Zadałeś pytanie, czy boję się tej walki? Odpowiem Ci, że nie, bo przy całym szacunku dla tego chłopaka naprzeciwko mnie, Elo. Walka z nim to dla mnie trochę jak paproch. Byłem ćpunem, Waliłem kokę hardkorowo. W najtrudniejszym momencie, co 6 minut, taki był interwał, każda sekunda staje się wiecznością. Słuchajcie, to jest tak totalne gówno. Moi drodzy, jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem. To jest walka o siebie, o swoje życie, o nowe życie. Ja nie pisgałem, moi drodzy, koki po klubach, po imprezach. Nie, w smutku, kurwa. W domu, przy zamkniętych żaluzjach. Jestem tu po to, żeby powiedzieć dzieciakom, nie dotykajcie się do tego szajsu. Pisz o tym książkę. Nazywa się Kokaina Szczęście w Kresce. I moi drodzy, ta książka powinna być przeczytana przez każdego, kto myśli o tym, żeby zrobić swoją pierwszą i być może. Ostatnią, a ta ostatnia będzie tuż przed śmiercią, bo to się tak kończy. 80% ląduje w piachu, 20 wychodzi. Ja z tego wyszedłem i jestem bardzo wdzięczny i wam, Fame MMA i Tobie Gimper, że zgodziłeś się na tę walkę. Bardzo dziękuję, ale to dalej nie jest walka z tobą, tylko to jest walka z samym sobą. I powiem wam jeszcze jedno. Jeśli myślicie, że jesteście zajebiści, że zakupiliście ten biały worek z tym gównem, którym cholera wie co jest w środku, i macie na to kasę i myślicie, że jesteście Strafa Rafa? To nie. To Was wykończy prędzej czy później.